Może zastanawiasz się, po co pastorowi władza? Co mu dołba szczeliło, że chce kandydować na prezydenta RP? No, władza to są problemy. To tam, wiecie, wszyscy myślą, że to tam jakaś sława, pieniądze i tak dalej. W rzeczywistości, jeśli no, ktoś jest tam dobrym prezydentem, a nie tam jeździ tylko na narty, raz wodne, raz tam te zimowe, no to ma naprawdę dużo roboty. No ale powiedzmy, że część ludzi idzie do polityki właśnie w takich złych, czy samolubnych celach, nie? warto spojrzeć, co się stanie w chwili śmierci. Przecież te samolubne cele odbiją się czkawką człowiekowi do nieba, ani tam gdzie indziej, jak ktoś się wybiera, no tego nie weźmie. Nie? Ja kiedy odpowiadam sobie na to pytanie, po co chcę tej władzy, no to odpowiadam sobie po to, że całe życie służę ludziom na różnych sposobach i pokazałem, że potrafię. To robić, budując kościół, swoją rodzinę, wcześniej telewizję o zasięgu naprawdę dość dużym, bo już nawet chcą mnie do więzienia wsadzić. Stąd, jak widzę, co się dzieje z państwem, jak ta banda niszczy to, co Bóg nam dał wspaniałych ludzi, wspaniałe miejsce, wspaniały czas w historii, no to stwierdziłem nie wiem, oczywiście, czy Bóg i ludzie tam zechcą na mnie tam głosować jakoś i tak dalej ale że grzechem byłoby nie spróbować. Stąd ta decyzja. Jeśli masz do mnie pytania, no to zapraszam do dyskusji, mamy specjalną i grupę i stronę. Także mam nadzieję, że jeszcze zanim dojdzie do 2025 roku będziemy mieli okazję o tym porozmawiać.